Dzień dobry moi mili, zapraszam na weekendową prognozę pogody. Nad Europą dynamiczne zmiany w pogodzie, które nie ominą także Polski. W sobotę sporo rozpogodzeń i bardzo gęste mgły przyniesie wędrujący na wschód wyż, zanim od zachodu nasuwa się Zatoka Niżowa, która będzie miała wpływ na warunki pogody w niedzielę. Noc z piątku na sobotę przyniesie poprawę warunków pogody, wiatr ucichnie, sporo przejaśnień i rozpogodzeń na niebie, noc i ranek zimne z temperaturą od 2 do 0 stopni, miejscami przymrozki. Do godzin południowych będą utrzymywać się bardzo gęste mgły, dlatego kierowcy proszę o skupienie na drogach. Po ustąpieniu mgieł będzie bardzo, naprawdę bardzo słonecznie. Temperatura w ciągu dnia 90 stopni, cieplej na południowym zachodzie, tam aż 12. Będzie wiał słaby, umiarkowany południowy wiatr. W niedzielę pogorszenie warunków pogody na zachodzie i na północy, przejaśnienia tylko na południu. Temperatura rano 6-4 stopnie na zachodzie, do zera na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam pojawią się przymrozki. Na północy opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju duże zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia będą duże różnice temperaturowe. 8 stopni na północnym wschodzie do 18 stopni na południowym zachodzie. Moi drodzy, życzę Wam bardzo udanego weekendu i przepięknych nocy. Dziękuję i zapraszam na kolejną prognozę pogody. Pozdrawiam.